Cześć wszystkim, to Pola z tej strony, może mnie znacie. Spróbujemy zrobić pierwszą wideoanalizę, bardziej w charakterze próby sprzętu niż jakiejś konkretnej analizy, no ale żeby nie było na pusto, popatrzymy sobie na wykresy. Wykres franka szwajcarskiego, skala godzinowa. Wczoraj tutaj w sytuacji dużego pinbara planowałem zająć długą pozycję, niestety zostałem wytrząśnięty z rynku. Prawdopodobnie zadziałały emocje, mimo że to jest konto demo. Postaram się pokazać sytuację dzisiejszą, na której też można było zarobić. Próbowałem zarobić, niestety znowu emocje na szybko wyrzuciły mnie z rynku. Rynek po pierwsze wrócił do wsparcia. To wsparcie wyrysowałem sobie już wczoraj. Wczoraj odbił, po czym poszedł w górę. Dzisiaj na skali 5-minutowej zobaczyłem, że rynek stopowo zaczyna zawracać. To się uformowała coś na kształt formacji głowy ramion. Mamy lewe ramię, powrót głowa, powrót prawe ramię. Tutaj w tym momencie kupowałem. W tym momencie kupiłem, stwierdziłem, że to jest, znaczy nie tyle kupiłem, co zająłem pozycję krótką. Uważałem, że rynek tutaj mował nie formację wyczerpania, zaczną się spadki. Niestety dosyć szybko odbił tutaj w górę. Mniej więcej na tym czubeczku sprzedałem. Jak się okazało, popełniłem błąd. Błąd, który mnie kosztował kilka wirtualnych pipsów, których zarobiłem. Zaraz zobaczymy, ile to było pipsów. Po zajęciu pozycji mniej więcej tutaj rynek w chwili obecnej jest 56 pipsów niżej. Pips w tym momencie kosztuje 3 zł, czyli jakieś 150 zł, które przeszło koło nosa, przy założeniu, że ta pozycja by się utrzymała. Wróćmy do skali godzinowej. Widzimy, że cały czas wsparcie jest w tym momencie testowane. Jest to ewentualna możliwość na zajęcie długiej pozycji, jeśli wsparcie się utrzyma. Trzeba po prostu obserwować sytuację. Okej, no na razie zająłem wam niecałe 3 minutki. Postaram się, jeśli wam się to spodoba, będziemy robili więcej analiz tego typu. Na razie jest to wideo testowe, także czekam na komentarze. Dzięki, pozdrawiam.